To start numer 2. Fajnie, że koło siebie się nie zrespiliśmy. Podoba mi się to. Trochę losowości. Nie, kurde. Myślałem, że można zobaczyć, jaki giveaway jest akurat aktywny. No. Płynę na jakąś wyspę, ale coś czuję, że to jest wyspa piratów na samym środku. Fuck. To ładnie. Mała wyspa. Już mi się nie podoba. Ej, no ja jestem na wypis 9 jakiś. Czy mi się wydaje, czy to jest nasza stara mapa? Jakiś taki... Nie, bo piraci nie byli na środku. Ale wyspy podobno. Wyspy się powtarzają chyba. No właśnie często taką z tą zatoczką spotykam. Na becie graliśmy, to ją miałem. Saletra. Ty, ale to będzie przerąbane, jak piraci są na środku. Ładna wyspa, tylko żeby było tutaj... Tutaj było coś. To słabe. Skóry i saletra. Gdzie jesteście? Ja w górę. Praktycznie na środku jestem i po lewo płynę. Nie, trochę w dół teraz bardziej. Aby? No ja muzyczka na początku jest fajna. Poprawy. Teraz jak szuka się wyspy, taka muzyczka fajnie pasuje. O, mam ziemniaki i pszenicę. Czyżby jak będzie duże, to będzie fajnie. No nie wierzę, to jest ta wyspa z tą zatoczką, Kamil. Czaisz to? Elegancko. Ale mała jakaś. Ej, mała wyspa, czy ją bierzemy? Mała, pamiętam jak wy mieliście... Kto tam płynie? Kto jest błękitny? Ja. Widzę cię. Gdzie ty jesteś? I see you. A ty już płynąłeś tędy? Tak, płynąłem. No. Ja już mam wyspę. No właśnie nie wiem. Jest spoko, jestem zadowolony z niej. I to nawet a masz bardzo większą jak miałeś wtedy? Bo ja trafiłem na podobną jak miałem Czarnobyl. No, to jest duże. Większe są. No to kurde, to ja płynę dalej, nie biorę tego. Udławię tam. Co małe to jest, zobaczcie jakie on ma wyspy. No cześć Mati, no w końcu działa nam. Ja znowu będę pływać i szukać godziny. Jest na górze czy na lewo? Jestem u góry, na środku praktycznie. Koło piratów. Mam nadzieję, że piraci są na trudnym poziomie. Na środku, ale po lewej? Na środku u góry, czy jak? Ale on jest bardzo malutka. To jest mniejsze niż to, co ja miałem chyba. Na środku, całkowicie. Przecież to nie ma szans, żebym tu wybudował ogromne miasto. Przecież to jest mniejsze, jak był Czarnobyl, zobaczcie. Miałem wtedy miasto wybudowane tu. No praktycznie dotąd. I... No, to jest bardzo podobny układ tej wyspy, jak mieliśmy wtedy. Widzisz? Ta jest ładna, na drugą wyspę. Jest nie, też mała. Spoko, ogarniemy. Zaraz coś się fajnego znajdzie, na pewno. Podejrzewam, że tamta będzie spoko, ile boty jej nie zajął. No dobra, bierzesz tą? Sprawdzę. Bierzesz ją? No właśnie, nie wiem. Się zastanawiam. Mała trochę, nie? Też na nią patrzę. Słabe, no. Słabe gwizdek, masz rację. Nie, są średnie wyspy. Duża mapa, średnie wyspy. Słuchajcie, oni, graliśmy już na średnich wyspach, oni mieli wtedy ogromne. Co? Przerywa mi. Przerywa, jak mówisz, Kamil. Nic nie zrozumiałem.
Miel, papryka. Tam może być... Dobra, nie może być na drugą wyspę, nie opłaca się. Nie wiem. Górny bok. Ta wydaje się spora, nie? Odtąd dotąd może być ładna. Coś z tego było, bo będzie lipa. Zainwestowałem czas w tą wyspę. Nie, to płyniemy na górę, ale będziemy mieli też dosyć... O, właśnie. Bierem. Dawaj, jeszcze mniej terenów, jeszcze mniej. Dobra, bierem ją. Ale od tamtej strony. Ej, spoko wyspa ta, nie? Większa. Ta jest ładna. Żelazo jest, pole naftowe też jest. Ziemniaki, pszenica, spoko jest, według mnie. No, wszystko mamy na ultra, tylko wyspy są troszkę większe. Bota mamy na ultra też. Nazywa się Spokenhoven. Spokenhoven? O, ja wiem jak nazwę. To będzie bardziej pasowało do ulicy, ale też może być. Nie, dobra, nie nazwę. Wiem, Hyklistrasse nazwać, ale... nie pasuje. Jak po polsku napisane, Strasse. Ja. Trzy, cztery, okej. Macie już wyspę, czy nie? Tak. Ale ja dopiero co. Czy masz większą niż ten? Niż tamtą? Mhm. Trochę większą znalazłem. Ale nie jest jakaś Uber. Ja też nie mam ultra wielkiej jakiejś. Myślę, że większej to już ciężko będzie znaleźć, a jeśli nawet, to szkoda chyba czasu na to. Dobrze, że się uczyłem tych wysp. Z zerem w dodatku. Tak, dobrze, że ja wszystkie na 7 się nauczyłem. Jakoś logicznie dać magazyn. Sięgniesz? Sięgniesz. Okej. You reached a new milestone. 4. Żeby to zaradnie zbankrutować na początku. No, łatwo. Wziąłeś ją jednak? Wkopaliśmy go w gorszą wyspę, nie? Dobra, co to piszecie? Odpal sobie projektowanie i ustal, jak duże osiedla będziesz tylko rozwijał. Ej, ja wiem, zaraz sobie ustalimy. Zaczęliśmy, czekaj. Czy warto stać 2000? No wiesz, zawsze każdy ma szansę wygrać. 2000 punktów da ci sporą przewagę, ale to nie znaczy, że wygrasz. Jak chcecie sobie projektować, to nie róbcie tego jak ja. Tylko wciskajcie sobie tutaj. No właśnie. Mlina mi tu kurde troszkę będzie przeszkadzać. No, trudno. Już się mówi trudno. Takie uroki tej wyspy. Ale ile tu jest pustki normalnie? U góry po... Na samej górze. Tutaj nie było piratów na środku, czy były? Na środku lody. Fasti, wielkie dzięki za follow-up, pozdrawiam do Ciebie, witam Cię w załodze. Cześć. Dostajesz 20 punkcików, możesz wziąć udział w giveaway'u, który trwa właśnie. Ja muszę sobie gdzieś skopiować informacje o tym giveaway'u. Jest tutaj. Na Twitchu jest oczywiście giveaway, jeśli ktoś z YouTube'a chce również wziąć udział. Znaczy ja tutaj
zrobię wszystko, a później wieśniaków przełożymy stąd, nie? Dobra, słuchajcie, standardzik, drewno na maksa. Oj, dobra, przegiąłem. Po 10%. Okej, powinno być dobrze. Długo to drewno idzie. W końcu... Czekajcie, ja mam 4 tartaki, nie? Chyba tak. Rybki. Okej. To bym postawił jeszcze jeden tartak, żeby mi troszkę zarobił, nie? Więcej na razie na początku. Twoja szkoła? Mówisz? Podobnie. Ta, już buduję. Zobaczcie, że teraz nie przeczytam na pewno wszystkich komentarzy, bo jest ich za dużo. Więc wiecie. Staram się czytać wszystko. Tak, to jest właśnie to, że tutaj musisz wszystko zaplanować. O, Kamila minąłem. Zaraz mnie znajdziesz w takim razie. Idziesz na moją wyspę. Ważne, że jest większa od Czarnobyla. Jak nazywamy wyspę? Mój pomysł czatu. Jak nazwiemy wyspę? Mam bardzo ładną, o, podoba mi się. Pierwszy chyba znalazłem twoją, co? No nie wiem. Okazało mi się, że się przedstawiasz. No mi też. Nie, no ja twoją. To wtedy też mi pokazuje? A gdzie ty masz wyspę? Nie w tym kierunku pewnie popłynąłem. Ja mam na prawo. Okay. Na środku. Anko, sklepik jest zaraz, sobie też odkryjesz. Machu Picchu. Hyklandia. A Hyklandia fajna nawet. Z sklepu jestem. Hyklandia. Serio? Aż taki tu macie problem z tym? Postoił drugi magazyn, jak tak. Co ładujecie? Można zobaczyć. Drewno. Po jednym drewnie wszyscy tak dużo ładujecie? Serio? Słabo. The Emporium Exotique looks forward to your patronage. Jakie itemy możemy. Aha, itemy faktycznie. Z przedmiotów, nie? Przedmioty takie. Do pchania. Kurde, jak macie bilans? Minus 204. Cały czas na minusie też. Trzeba drugie domy, mi się wydaje, odblokować wtedy. Wtedy ruszy. Nie wiem, kiedy skończymy tą grę tak naprawdę. No, no chyba podobny mamy rozmiar tych wysp. No, równie dobrze tak. No, raczej zbyt szybko ta gra nie minie. Tak wam powiem. Ua! Mogę aż tam pyknąć ten. Myślę, że tak zrobię. Tylko będę to zaraz poprawiać, coś czuję. Tutaj już zaczynamy od sznapsika. A, bo ja mam na planowanie, ja się dziwię, co jest. Co? Na razie tak zrobimy. Czuję, że tu jeszcze jedno będzie stało. Jest tak, sznapsik. Raz.
magazyn w tym miejscu. Jakiś sznapsik jest już w produkcji. Serio, ten magazyn nie daje rady z tym drewnem całym. Trzeba postawić tu jeszcze jeden w takim razie. Będziesz sznapsik owcy. No, owce po przeciwnej stronie chyba zrobimy w takim razie. I co, może tutaj? To najpierw policzyć, a później tak kombinować, nie? No to kto, bo oni sobie nie radzą z tym drewnem. Okej. Przy destylarni? Widzę, że tam, przy sznapsiku. Bo chcą ci je zabrać. Dlatego sprawdzają twoje punkty. Okay. Ubrania też zaraz będę. A ja chyba nie mam tu magazynu. Dokładnie. Chociaż. O, super, oni dojadą tutaj. Ale to i tak mi za dużo nie daje, bo oni później nie ogarną się. Na razie w planach drugi magazyn tutaj będzie. O, znalazłem bota. My spirit is already free. You can never pin me down. Na ile tartaków jedzie? Na 3. Gdzie jest bot? 4T na 3T. Na prawo. Prawo troszkę w dół. Chyba blisko płynie. W tym kierunku właśnie. Nie. Czekaj. Nie, nie w tym kierunku płyniesz. Dobra, ale już go odkryłem. Aha. Trochę dużą wyspę ma ten bot. Nie powiem, że nie. Dobrą wybrał? Mhm. Ty. Czemu on ma już 3 statki? Czy to jest właśnie poziom trudności, który sobie ustawiliśmy? On już 2 klipery ma. No. Dostojny Clipper. A to są jeszcze Clippery, których nie można atakować. Fotografia? Widzicie, biorę to. Wysokości high... Co? O kurde. I proszę cię tutaj. To jest... To bot jest, nie? Zabierać się jak najszybciej questy. W takim razie. Ja wiem, ja, no cały czas mam wszystko w planach, nie? Można to zrobić w sumie teraz, skoro mam chwilę czasu. W sumie trochę racja, nie? Okej. Trochę lipa, wiecie? Tak pojedziemy w ten sposób. To tu będzie też 3. Okay.
Kurde. Właśnie tego nie chciałem w ten sposób mieć. W ten sposób. Cztery. Dobra. Wszystko w porządku. Workforce shortage. Jakie wyspy ci mają teraz? Okej. Fajnie. Nie, jest taka mała ta wyspa. Co? Która? Piuma. No nie, ale zostawiłem ją. Jednak. Fajnie wygląda. Wiesz, też różnie to wygląda, jak masz oddalone, nie? Tak to jest całkiem spoko. Jak masz oddalone, to nie jesteś pewny, jak budynki będą pasować. Jak na oko tylko oceniasz. Ale ceniłem, że jednak sobie ją odpuszczę, nie? Ale spamujecie. Z ludźmi. Musimy się zająć teraz troszkę tutaj. Owcami będzie sporo roboty. 2, 3. Raz, 2, 3. Ale to nie na darmo tutaj ciągnę. Wiecie co? Wolałbym mieć tutaj. Mam pomysł. 2, 3. Tylko trochę nie będzie pasować. Okej, będzie miał bardzo daleko ten gościu stąd, ale trudno się mówi. Gościk. Znajdźcie, odbierz bezpańskie psy, spoko. Bezpańskie 3 psy. Proszę was bardzo. Co tam mamy? Na statki, auto naprawa. Całkiem spoko, na misję się przyda, nie? Bo jak statki, to nie będzie w ładowni tej normalnej, tylko tam w tych gościach. Całkiem dobra rzecz. Sesja trwała, więc nie wiem jak. Jeszcze chwilę, zaraz skończymy giveaway. Zobaczcie, że teraz trochę nie mam czasu, jak go zakończyć. Przy skałach. No, chodzi ci tutaj, żebym miał w ten sposób. Czekajcie, wiecie co? Tak to też może stać. Dlatego w ogóle krzywo postawiłem. No właśnie. Dobra. Tutaj troszkę nie zmieszczę już kolejnego. Dobra. Bo ja się grzebię za bardzo z tym. Zobaczymy, ile tu domków zmieszczę. W taki sposób. Czyli tutaj te ceglarnie postawimy. Magazyn.
Co tu jest? Gladniesz wyżej nie wezmę, chciałem też tam przejście zrobić. Żelazo. No to dobrze, bo będę się tym zaraz zajmować. Może i tak zrobimy? Okej. Okay. No właśnie, mieliśmy nazwać to jakoś ładniej. Okej. Okay. Aha, magazyny nie postawiłem. Proszę was bardzo. Dobra, ten nie ma zasięgu do magazynu. Teraz. Okej, mamy glinę. Dzięki. Dobra. Jest załatwione. Teraz trzeba będzie z rybami pewnie inwestować. Dalej. Świnki teraz. Coś takiego. Też nie bardzo w ten sposób chciałem to robić. Mówi się trudno. Te do świnek. Co tam piszecie? Ta, świn na pewno. Trzymaj się w takim razie, Gwizdek. Dzięki, że wpadłeś. No spoko, jak... Zapraszam oczywiście zawsze. A innym też loguje live, czy tylko u ciebie jest taki problem? To mnie ciekawi w sumie. A, tutaj sobie zablokowałem. Dobra, niech tak będzie na razie. Zaraz tu świnkami. Nie. To mi w takim razie tu nie pasuje. A mogę tak to ustawić. Tutaj sobie postawimy dwa krzaczki. To już nie wyszło. Okej. Okay. Jak wygląda sytuacja? Jeszcze nie mogę tych. Babami jest problem. Czy pap sięga tutaj na maksa? Ej, ryby spadły? Czy co? Nigdy nawet nie wzrosły. Nigdy nie patrzeć. Okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że już jestem na plusie. Ale co? Zbudowałem kiełbasiarnię i znowu na minus. No cały czas na minus jadę. Na minus 80 aż kiełbasiarnię. Czemu mi te cegówki tak długo robią? Wiem, że to będzie szybciej, ale właśnie trzeba w ogóle inne do cegówek postawić. No właśnie. Się w końcu ruszyć z tym, nie? Okej. Okay. Postawił straż pożarną, może w tym miejscu. W ogóle tu bym też potrzebował straży pożarnej. Może być tu. Mm-hmm.
No to nic się nie zmieniło, nie? 30 sekund, a to minuta. Zaraz wezmę, tylko czekajcie, no mam troszkę problem, muszę tutaj przyspieszyć, jak najszybciej zająć drugą wyspę wybrać. Jest teraz trochę priorytet w tej grze. Skóry, nie. Potrzebuję czegoś takiego, chmiel i paprykę. I fajnie by było, jakbym kurde coś takiego znalazł. Chmiel i paprykę. To jest moja wyspa. Tu jest spoko. Czy tu będzie jeszcze jakaś wyspa? Czy tam zajmiemy na chmiel i paprykę? Ona jest mała trochę. Co o niej sądzicie? Tutaj są jakieś wyspy? Będzie pusto. Chlipa. You reached a new milestone. Co długo to drewno idzie. Nie pośpieszcie się na razie z drewnem, proszę ja was. Przysięga tu pub. Ha, ale to zadowolenie tylko trochę tracę. No to można chyba zaryzykować, nie? Okej, w takim razie tak zrobimy. Chodzi o to też, że jest blisko, nie? I samo wysyłanie nie będzie tak problematyczne. Dobra, już widzę, że czegoś chyba brakuje, że nie mogę ulepszać. Nie? Aha, nie pokazywało mi, bo nie miałem ludzi wystarczająco. Straż pożarną by się przydało zrobić. Wypadki mogą być często tutaj na tym poziomie trudności. Co ja zrobię? Tymczasowo postawimy jeszcze jeden tartaczek, bo to drewno idzie za wolno. Niech mi tam pracują. Dobra, najwyżej pap nie będzie miał pełnej pełnego tego zasięgu, ale myślę, że jakoś przeżyjemy to, nie? Będę na konkurs. Teraz ci wyślę, czekaj. To była informacja o tym wszystkim. Po godzinie 20 losowanie. No ale zaczęliśmy losowanie w sumie. Że jeszcze ludzie mieli czas na obstawianie. Okej. Okay. No jak to wygląda? No to zaraz będzie już cegła. Jest pierwsza cegła. Jest. Okej. Okay. W takim razie w końcu... Sięgnie? Sięgnie. Dobra, wiecie co? To może postawił tutaj. Na razie tak, zobaczymy tutaj później, coś się rozplanujemy. Jak wygląda produkcja świń? Zmieści się tu? A w życiu. Jeszcze jedna kratka jakby była, nie? To by się zmieściło. Zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 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 Może być, nie? Co wam tu nie pasuje? Macie wszystko. Dopiero wybudowane chyba i dlatego.
Game save. Git 4, git 5. No faktycznie, trzeba te rzeczy już robić, nie? Kościół i tak dalej. Kościół z tej strony. Co? To chyba nie jest mi tu potrzebne zbytnio. Okej, i chleb trzeba ruszyć w końcu, masz rację. Z tym, ale chleb to ja bym sobie zrobił tutaj. Problem z tym, że... Co? Dobra, na razie zrobię tutaj. Że to nie będzie jakiś duży problem. Burza żelaza. No. Okej. Dwa na jeden wiatrak i dwie piekarnie. Dobra, z tymi cegówkami cały czas mam problem. To rozbudowane, rozbudowane. Okej, 20 drewna i lecimy po kolejny... Kolejny ten... Dobra, w ten sposób. Teraz tam ruszymy dalej. Dobra. Okay, jeszcze sobie pozwolę, to zaraz się uzupełni. Podejrzewam, że problem zaraz będzie z ubraniami, sznapsem i tak dalej. Więc stawiajmy na razie rybki. To nieźle, ajajaj. Później rybki będziemy przenosić, tak, nie? Fabryki ubrań. Raz, dwa. Okej. Po jednym. Żagle już mogę? Mogę. Co żagle postawię tutaj? Oni sobie tutaj będą działać razem. W ten sposób nawet, takie ukryte. Te żagle będą... Nie mam pieniędzy. Ale lipa. Jakiś kłeścik macie? Dostarczenie towaru? Co? Oko? Okej. Okay. Słuchaj, Janek, daj mi jakieś zarobki. To też. Jak wam z kasą stoi? No, słabiutko. Ciężko, fakt. Jestem biedny, słuchajcie. Jezu, nie zrobiłem go żalnie. Nie sięgasz do magazynu, mówisz? Tell me you are moral and not yet another crook-fingered witch. Fuck. Ale lipa. Nie stać mnie. Weścik. Fotografię cegielni chcecie? Proszę was bardzo. Nawet dwie cegielnie na zdjęciu. Nie mam pieniędzy. A gdzie jest? Czy rozgrywkowa? Anna na dzisiejszym live zakończy się z powodu bankructwa. Szęgłos, że tak. No, fakt, masz rację. Ziemniaki chyba skupują gdzieś tutaj. Jeszcze nic. Ej, ale mam blisko więzienie. Oni ziemniaki zawsze skupują. Super. Dobra, w takim razie produkcję ziemniaka trzeba ruszyć. Ale jak to teraz zrobić? Wiecie co? Może bym tak zrobił.
Okej. Okay. Więcej ziemniaków niż sznapsa wtedy. Ten magazyn muszę tutaj zrobić. Będzie lipa. Ja już nie mam kasy. No co ty? No, ja już jestem na zero. Ty czat pewnie ci kibicuje. Tak. Wytwórnia mydła. Koszt utrzymania minus 20%. No może się przydać nawet, nie? Coś tam jeszcze ma ciekawego on? Woskuje jak natchniony. To fajnie. Co do tego potrzebne? 25. Potrzebuję żelazo produkować już. Jestem biedny normalnie. Nie ma magazynu. No wiem, że nie ma. No troszkę lipa się zaczyna. Powiem szczerze. Czuję więcej mieszkańców w takim razie. Ej, już nie mam tutaj tych oplanowanych budynków. I like the way you set out your stall. Co z tym questem dalej? Uff, znowu na plusie. New orders? Ciężko ekonomicznie to jest. Na plusie jesteś? No. A pieniądze masz? 8 koła jeszcze mam. Normalnie. Ja będę czytać. No, ja kurde, zrobię w końcu tego giveaway, ale nie mam kiedy w sumie. No do tego mydła, gościu, nie? I właśnie też się zastanawiam, czy go po prostu nie sprzedać. To był ten gościu za questa. Dwie cegły. Kościół bym w końcu wybudował, ale nie stać mi na niego. To ja mam w planach cały czas, okej. Okay. Ciężko to widzę. No, ciężko idzie. Co? Nie, dobra, to na razie wstrzymam. Produkcja ziemniaka w takim razie. Pyk tutaj. I tutaj też pyk zrobimy. Ziemniak pójdzie w przód, bo będziemy... Nie taka zła w sumie ta wyspa. Ta co ten? Czemu? W sumie wszystko da radę zrobić. Dlaczego miałoby nie dać rady zrobić? Chodzi o to, że duża, czy co? Czy że surowce dobre? Chodzi o to, że duża, czy że surowce dobre? No surowce są dobre. Czy mogę utworzyć szlak czarterowy i będę miał z tego kasę? Czy na najtrudniejszym poziomie nie można robić szlaków czarterowych? Czy czego? Czy nie mam odkrytego jednego typa jeszcze? No to podpłyń do niego. Pieniądze? Pieniądze. Super. Tu jest to, tu jest to. Jednego typa mi brakuje, wiecie? Gdzie jest jeszcze jeden NPC? Na lewo, na dole i gdzie jeszcze? Pan bot już drugą wyspę przejął. Co? Wiecie coś o tym? Nie. Jeszcze raz? Trzeci NPC gdzie jest? Na lewo, na dole? Nie mam odkrytych w ogóle. A dobra. Jeden koło bot. A dobra, mam trzech, no. Jeden koło mnie. A tego koło bota to mam. Czyli nie można szlaków czarterowych robić. Chodź, a zresztą. Babka jeszcze jest, nie? No. Do odkrycia.
Dobra, kopalnie jedziemy, co? Koszty utrzymania to tylko 50, więc damy radę. Tu kopalnie żelaza. Dobra. Nie jest źle. Mamy jakieś pieniądze w końcu. Na ten nie starczy jeszcze, tak? Kościół. 350 na plusie. 350? Ja też tak miałem, ale chleb teraz zrobiłem. No właśnie, jest. Kurde, centralny koło piratów. O, ten już wojna. Pozytywnie. Co zrobiłeś? A przecież to nie ja. Ja nawet nic z nią nie gadałem. Także. No, jesteś w stanie wojny. A wy nie jesteście? Nie. No to wam teraz też wypownie pewnie. Właśnie, prawa handlowe sobie zróbmy, co? Ja tu muszę dbać o nią lepiej, o tą babkę. Czy mi questa zaproponowała? Tym samym moi ciekawi. Dobra, muszę jakoś omijać tych piratów i jakoś może damy radę tu dopłynąć. Zawsze to pieniądze i reputacja z nią, nie? Kurde, cegieł mało, no. A, węgiel. Dobra, dostarczajcie tutaj. Okej. Straż pożarna, jak tu wygląda sytuacja? Aha, tu jest blisko. To nie jest źle. No to zostawię tam. I węgielek stąd będzie szedł. Dobra. Czuję, że zaraz jakiegoś towaru mi zabraknie. Gdzie są te z... Tutaj. W rzemieślniku mówisz? Tak, na kościół właśnie planuję. Kurde, już mnie tu atakują. Tam, później tu. Dobra, czy chlebek... Aha, bo dopiero piekarnię postawiłem, także wyluzujcie. Teraz, już nie mam tego. Gliny, fajnie. Okej. Tu mam tylko na 2, więc na 3 budujemy, nie? 3. Fajnie. Boże. Chwila nieuwagi na minusie. No. Żagle są już w produkcji, więc muszę postawić tylko do statków. 25 znowu, kurde.
jest normalnie niemożliwe. Czegoś wam brakuje. Brakuje wam mydła, to wiem. No nie. Sznaps spada. Jak spada ten hajs. W ten sposób. Okej. Dobra, coś z tego jest. Kościół. Mamy cegły? Nie mamy. Dobra, zaraz będą. Co, macie jeszcze pieniądze? Nie. I co, coś wiecie o tych szlakach czarterowych? Kiedy to jest? Ostatni 1000 mi został. Ja już ten... bankrutowałem. Jest GG. Easy win. Nie, no już mam tam na plusie trochę, ale nie mam hajsu na nic. Ale zaraz to oddamy, będzie hajs z questa, nie? Są jakieś questy? Ktoś coś ma? Jest tutaj. Pola na gry takie drogie. Kiedy się nie patrzało. Odbiór towarów. Uuu, blisko, fajnie. Zaraz tu lecimy. Kolej. No, wtedy nie było problemu, na nic nie musiałeś uważać, nie? Co? Zastanawiam się, czy nie lepiej najpierw ten kościół. Teraz musisz stawiam. Uważać, jak drogę budujesz, nie? Bo hajsu tracisz? No jak? Przy drodze trzeba. To dobrze, że zaraz będziemy mieli wyspę. Nie? Ja mam od ludzi jakieś questa? Nie, to mi się chyba świeci cały czas. Ci piraci są tak ustawieni, a to jest jeszcze najtrudniejszy poziom jest, nie? Tych piratów. Tak, zrobione. Dzięki. Teraz tutaj. Okej. Okay. Już mam za dużo drewna. Nie wiem, co z nim robić. Co? Dalej pół koła za kościół? Co? No. Przedaj na 60. Ulubczenie magazynu 2,5 koła? Stać mnie teraz. Jak wygląda sprawa z ziemniakami tutaj? Uuu, sznapsik cały czas spada. No przecież wam zwiększyłem już tego sznapsa. Co tam jest z wami nie tak? Mydło moglibyśmy też ruszyć trochę, nie? Dobra, ale pozwolę sobie wybudować ten kościół najpierw. Najpierw sobie pozwolę na ten kościół jednak. Czy mam tu gdzieś ustawić stronę mojej wyspy? Będzie git. Okej. Okay. Nie będzie taki trudny szlak, na szczęście. Był szczątki, 3, ale... A, one są tak trochę rozsiane bardziej. Tutaj. Teraz tutaj. Pieniądze jest dobrze, 21 jeszcze. Dobra, czy to jest moment, w którym mogę sobie pozwolić na budowę magazynu? Tego i tego. Dobrze.